Cześć i czołem, witam serdecznie, witam na kanale Obstawiamy. Jak zawsze wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Zamykamy dzisiaj te 3 dni z europejskimi pucharami. Zamykamy oczywiście Ligą Europy, Ligą Konferencji, więc kilka propozycji kuponów na dzisiaj. Ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Jeżeli chcesz przewijać, śmiało przewijaj. Ja powiem o promocji na zwrot kasy za przegrany kupon. Odpalimy konkurs na kasę w betkliku do zgarnięcia. A jeszcze powiem o naszej grupce, także powolutku, na spokojnie. Zaczynam od promocji. Jeżeli nie macie konta w betkliku, to jest legalny w Polsce bookmacher i założycie sobie to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjnego Obstawiamy, tak jak na tym banerku, no to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł. Obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, obojętnie jakie zdarzenia, obojętnie jaka stawka. To jest twój kupon, nikt ci nie narzuca z góry co i za ile masz zagrać. No i powiedzmy, że ten kupon wchodzi. Okej, super, kasa jest twoja, nie musisz grać dalej. Jeżeli nie wejdzie ten twój kupon, to BetClick zwróci ci kasę ze stawki minus podatek we freebecie. No i to jest jednokrotny obrót na całym kuponie, kurs 2.14, więc całkiem fajne warunki powitalne na taki bezpieczny kupon na dzień dobry. Osoby zainteresowane, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta z tego linku to jest minuta i można tworzyć coś nawet na dzisiejsze mecze. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, tam ponad 100 tysięcy ludzi. Zapraszam na Instagrama, tam często dodatkowe kupony, których tutaj na YouTubie nie ma. Linki w opisie pod tym filmem, to skakujcie. I oczywiście lecimy z konkursem, jak zawsze. Freebet w betkliku do zgarnięcia, co trzeba zrobić, żeby o niego powalczyć? Subskrybować kanał, no zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu tu powiecie dokładne wyniki, minutę, pierwsze bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Fiorentiną a Lechem. Dopisujecie swój nick gracza z betklika i typujecie do godziny 18.45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, bez nicku gracza na betklik nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z betklikiem. Oczywiście kupony, słuchajcie, zaczynamy od razu od kuponu Tomka, to są kupony od osób, które jeszcze u nas na YouTubie nie typowały. I tu mamy dubla, no po prostu overek 2,5 goli w meczu Lecha i Fiorentiny, Fiorentiny i Lecha nawet bardziej. No tutaj wiadomo, po tym pierwszym spotkaniu, gdzie było aż 4-1 dla Fiorentiny, no to Lech raczej będzie chciał zagrać o honor, bo tutaj, przynajmniej moim zdaniem, no trzymam oczywiście kciuki, ale ciężko będzie to odwrócić, a też nie ma po co murować, więc rysuje nam się tutaj fajne ofensywne spotkanie, powiedzmy. No powiedzmy fajne pewnie dla kibiców Fiorentiny, bo dla kibiców Lecha już raczej takie fajne nie będzie. Mamy propozycję na overa 2,5 goli i mamy zwycięstwo Romy. Romy, która przegrała, słuchajcie, swoje Nordem, pierwsze spotkanie wyjazdowe 1-0. Są teraz minimalnym faworytem zdaniem bookmacherów, ale moim zdaniem nie będzie to łatwe spotkanie. Moim zdaniem nie będzie to łatwe spotkanie z tak grającym Feyenoordem, bo Feyenoord gra naprawdę świetnie, zarówno w lidze, jak i w lidze Europy. Naprawdę mają dobry sezon. No, zdaniem Tomka, Roma na własnym terenie to robi. Drugi kupon jest od Wiktora i tutaj jest po prostu tysiak ładowany na... No powiem wam szczerze, dosyć ryzykowny typ, moim zdaniem przynajmniej. Ta Sevilla z remisem z Manchesterem United na własnym terenie. Okej, tam było 2-2 w pierwszym spotkaniu. Ale czy to się powtórzy? No mi się nie chce wierzyć. Ja akurat tutaj w tą stronę bym nie szedł. Oczywiście, no kurs jest kuszący, kurs jest fajny. Sevilla gra u siebie. Sevilla na pewno niesiona tym wyszarpanym remisem, trochę przy pomocy Manchesteru United też, ale nie wiem, czy tam pod koniec Manchester United trochę ich nie zlekceważył i tam pomyślał, dobra, mamy 2-0. Pizdu z tym, wygramy i tak. No zobaczymy, no tutaj mamy Sevilla z remisem, mamy Juventus z remisem, który gra na wyjeździe ze Sportingiem. Pierwszy mecz, słuchajcie, 1-0 wygrany przez Juventus, też wydaje mi się, że to będzie w ogóle ciężkie spotkanie dla Juventusu. I jeszcze Botim tu skorczy i zakład na to, że Roma i Feyenoord strzelą po minimum jednym golu. No tutaj jest już mocna stawka, tysiak, 4-3, 5-6 do wzięcia, także trzymam mocno kciuki, bo wygląda to solidnie. Chociaż ta Sevilla mi się najmniej tutaj podoba, lecimy dalej. Kupon od Arka, Fiorentina do przerwy, to już w ogóle mocno idzie Arek. Arek twierdzi po prostu, że Fiorentina do przerwy przez 45 minut, pierwsza połowa, że Fiorentina będzie prowadziła z Lechem. Do tego mamy doklejone over 2,5 goli w tym meczu, o czym już gadaliśmy, i overek 1,5 gola w meczu Sportingu i Juventusu. Fajny kurs, jak na taki dopychacz po prostu na kupon, więc mamy leciutkie my kombi i ten overek 1,5 w meczu Sportingu i Juve. Jeszcze 3 kupony, słuchajcie, od Mateusza mamy po prostu zwycięstwo Manchester United. No to wiadomo, co typer, to inna wizja, w inną stronę idzie i inaczej rozkminia dany mecz. Tutaj mamy czyste zwycięstwo Manchesteru United i też overek 1,5 doklejony, ale w meczu Romy i Feyenoordu, czyli też minimum 2 gole muszą się tutaj w tym spotkaniu, słuchajcie, pojawić. Mamy też rzuty rożne w meczu Fiorentiny i Lecha. Fiorentina słynie w tym sezonie raczej z nabijania rzutów rożnych. Oczywiście nie zawsze to ma miejsce, bo są spotkania, w których tych kornerów nie robią, ale generalnie w poprzednim meczu, w tym pierwszym meczu, co upnęli Lecha 4-1, rożnych było 7. No tutaj
Mamy propozycję na overa, pewnie pod to, że Fiorentina gra u siebie, a jak oni u siebie grają w lidze, to tych kornerów nawet sami potrafią dwucyfrówkę nawet nabić. Było kilka takich meczów, że oni sami do przerwy pokryli linię na 8,5 kornerów. No tutaj mamy propozycję na overa i mamy Botim to skora w meczu Unionu belgijskiego i Bayeru Leverkusen. Tutaj słuchajcie, ciekawe spotkanie, pierwszy mecz 1-1. No i ciekawostką jest na pewno też to, że ten Royal Union już jeden niemiecki zespół wywalił, a mianowicie Union Berlin, wygrywając 3-0 u siebie i remisując 3-3 na wyjeździe, więc tutaj naprawdę dobrze im idą te mecze z niemieckimi ekipami. 1-1 teraz na wyjeździe, teraz spotkanie u siebie, no doklejony jest Botim to score, czyli zakład na to, że obie ekipy po jednym golu hukną. I ostatni kupon od Andrzeja, też jest Botim to score, ale w meczu Fiorentiny i Lecha, czyli tutaj Andrzej liczy na to, że Lech honorowo minimum jednego gola strzeli, ale że też Fiorentina od siebie coś dołoży, czyli znowu Botim to score na kuponie i rzuty różne w oto. To ciekawe, samego Manchesteru United, no tutaj dwa ostatnie mecze United nabijało 6 i 9 kornerów, no teraz wiadomo, że takie 2-2 z pierwszego meczu nie jest jakimś mega bezpiecznym wynikiem od pierwszej minuty meczu rewanżowego na wyjeździe, więc tutaj zdaniem Andrzeja te rożne przez Manchester United będą nabijane. I mamy wszystko na dzisiaj, słuchajcie. Pamiętajcie, że to wszystko może się zesrać. Nie ma żadnych pewników, gwarancji, czegoś takiego, że na pewno to wejdzie. Absolutnie nie. Proszę o tym pamiętać, że tu nie było pretensji do nikogo z podających, no bo to są po prostu tacy sami typerzy jak wy. Nic więcej podejrzewam tutaj nie wiedzą. Ja serdecznie dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapy w górę, zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem i pewnie słyszymy się w weekend. Piąteczka przybijana, trzymajcie się, pozdro!